Znajdujemy się w hotelu Arłamów. To tutaj się odbywa większość nagrywek. To tutaj właśnie przetestujemy apartament prezydencki, czyli najdroższy pokój z całego hotelu. Pewnie zastanawiacie się, ile kosztuje jedna noc tutaj. Tego na razie nie zdradzimy, ale zrobimy mały quiz. Macie do wyboru 4 odpowiedzi: 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca, 4,5 tysiąca czy 6,5 tysiąca. Zgadujcie i piszcie w komentarzu, czy wam się udało. Yo, 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 już widzę nasz pokój, więc idziemy, otwieramy i sprawdzamy. W ogóle fajna lokalizacja, bo jest centralnie naprzeciwko restauracji. O tak, ale ciemno. Ja szczerze myślałem, że to będzie, wiesz, schowane za jakąś szafą z książkami. Stanowski! A właśnie, nie? Mieliśmy to nagrywać wcześniej, ale był tu Stanowski i niestety nie mogliśmy. Ulala! Siemanko, witajcie w moim domu. Tu mam. Nie, że się dorobiłeś w końcu. Ej, tu jest winda. Tu jest winda. Jestem ciekaw, gdzie zjedziemy tędy. Tutaj masz napisane. No właśnie. Zblurujemy to, czy dowiemy potem wszystkiego. Co wybieramy najpierw? Mam tyle drzwi, nic nie wiemy, co gdzie jest. Łazieneczka. Ej, malutka bardzo. A to jest taka tylko kibelek. Taki rączki umyć. To co, Szumi, zostawiamy cię tutaj? Mamy pierwszy pokoik. No, to jest taki jakby... Sypialnia. Jeden pokój hotelowy. Tak, właśnie, to jest chyba zwykły pokój hotelowy. Dwa łóżka, napoje. Ja, ale jaki widok. Ej, a duży jest balkon? O kurde. Ej, zawsze nawet leżaki. Są nawet leżaki. Wejdź tam, Arek. Wejdź tam, Arek, ale my nie wchodzimy. Arek czy Arek? A nie w śnie. Jestem ciekawy, kto tu spał. Powąchaj. Andrzej Duda. Sprawdźmy łazienkę, która się znajduje w pokoju, moi drodzy. Tam, daram, dam, dam. Ej, ale bardzo podobna, tylko jest prysznic. Całkiem fajny. No, ale... Z deszczownicą, więc szanuję. I jej, są głośniczki i można puścić radio. Ej! Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Nie ciekawe, czy głośno słychać, jak się coś robi. Co? Ja wyjdę i was posłucham. Ale mnie puśćcie później z powrotem. Dobra, dobra. No. Mamy spokój, my nie mamy Marka, idziemy w kolejne miejsce. Dalej. Dobra. I to się rozumie. No i w końcu wchodzimy w coś nowego. Yo, 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 wchodźcie po dziewczynę! Zaczynamy imprezę! No i tutaj patrzcie! Ej, tu mikrofalówka! Kto ma ochotę na kabusie? Ja. Tak. Czekajcie, sprawdźmy, co jest w lodówce najpierw. No wiadomo, Szymon. Oh shit. Oh yeah. A jeszcze więcej alkoholu. Czekaj, czekaj, czy to jest polski hotel? Czy kosz będzie pod zlewem? No. Tak! Samo otwierający się kosz. Dzień dobry, witam. Mam problem. Jaki? Strasznie irytuje mnie. Trzeba go sprzątnąć. Halo? Tak. Nie no, znowu. O Boże, ostatnio to samo było. Myślałem, że ta usługa wygląda inaczej. 3, 2, 1. Ej, całkiem wygodne. Brzmi, jakbyśmy się zakneblowali tu w środku. Wyciągnął nas siłą? Zobaczymy, co to było oglądane ostatnio. Usługi. I możemy wybrać usługi? Włącz alarm. Włącz alarm, bo jest usługa, to jest włącz alarm. Aha. Alarm of info. Okej, okay, jakby spodziewałem się Netflixa, ale... Panie prezydencie, prezydencka kawa. No to porozmawiajmy. Jak tam państwo? Moje państwo? To już nie państwo. Idziemy teraz tutaj zobaczyć, co jest. Nie, tam nie, tam nie, tam nie! No już widziałem! Zostawimy dopiero na koniec. Jak to iść tam? Idziemy na górę. Marchewka. Ej właśnie, czemu to jest napisane marchewka? To chyba menu na śniadanie, co? Bo tu króliki przechodzą. To może to jakieś tajne przejście. Dobra. Nie działa. Idziemy na górę. Idziemy na górę. O, nice. Czekaj. Ciepły jest. Ulala, no i tu już mamy trochę lepszy pokoi. Panie i panowie, ja już mógłbym spać. O! Marek, skakuj na mnie! Czekaj, Marek, nie. Garderoba taka. Jo, 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 Siemanko! Z tej strony Glencu. Przejście mi się podoba, jest takie ciekawsze. Ale duża szafa. No, szafa ogromna. Ale to jest. Fajna, no. O, jest safe. Proszę bardzo, zerknijcie. A tu? Tu pieniądze. My nie mamy pieniędzy. Dlatego puste szuflady. Glencu się schował pod łóżkiem. LOL! Czuję! O kurde! Nie powiedziałem na pokonto, mnie w tu. Nie no, sypialnia jest lepsza, to już jest taka, widać, czuć pieniądz. O mój Boże! To chyba jest kolejna łazieneczka. Czy to jest? Ale to jest taka jak w podobnym stylu. Ej, no nie jest źle, fajna. No przyjemna. Jeszcze nikt nie robił tego kupy tutaj. I w ogóle to jest grzejnik? Tak, to jest taka płyta, ale ładny. Na to łapka w górę się należy. Ej, ale fajnie to wygląda. Nie chciałbym wtedy chodzić po pijaku. Ciekawe, ile same te schody kosztowały. Podziękowania dla hotelu Arłamów za udostępnienie tego apartamentu. No my tyle pieniędzy nie mamy, żebyśmy tak sobie przyjali po prostu tutaj wychillować, więc dzięki wam, goście, możemy testować i sprawdzać i oceniać. Przed nami znajduje się tak zwany master bedroom. Czekaj. Moi drodzy, master bedroom. Wow. Ja już wiem, co to ile kosztuje. Teraz już rozumiem, że
Dlaczego taka wygrubana cena? Kolejne walk-in closet. To jest fajna, to jest bardzo klimatyczna. Ej, ale malutka, nie? Bardzo malutka, no. Porównanie, jestem aż zdziwiony, że... To jest wyższa. Nice. No spoko, ale mniejsza, więc jestem zdziwiony, że akurat ta master bedroom ma mniejszą garderobę. No Marek, ubieraj się szybko. Raz. A dlaczego taki pośpiech? Bo czas sprawdzić największą łazienkę, jaką tu mamy. Let's go! Szklane, przeszklone drzwi, także wasza kobieta się kąpie tam w wannie, leży, pachnie w płatkach róż. A wy sobie ją tutaj możecie obserwować i do niej dołączyć. O, nice! Dobra, to jest łazienka. To jest naprawdę nice. Stary, ta łazienka? Wielkości mojego starego mieszkania. Naprawdę, no? Ta wanna, kurde, to jest... Z wanna z masażem jeszcze. Ta wanna potrafi wszystko, to jest jak Thermomix. Popatrz, jakie miejsce do makijażu, stary. Ej, dziewczyny byłyby zachwycone. Ale troszkę mało światła na twarz. Tutaj masz jeszcze Ethernet, więc możesz sobie też tutaj na laptopie pracować. Prostownicę podłączyć do... Albo prostownicę podłączyć. Ej, bo mapy są dosyć nisko, czy mam wrażenie, nie? No. Są takie... Czy my też jesteśmy wysocy. Ale no, są bardzo nisko. Prysznic. Masz stary... Ej, podwójny! Podwójna deszczownica. Ej. I otwiera się do środka. To jest dziwne. Ej, tu można by się myć w 4 osoby. Bo jest tyle opcji. Bo właśnie... Ja będę tego już potrzebował instrukcję. A! Kolejna ciekawostka. Sprawdzamy, ile ważysz u mnie. Nie, bo ja wiesz co, mam duże rzeczy. No wiem, no to się nie liczy. Nice. 109. Ej, schudłem, wczoraj ważyłem 109. Co tutaj jest? O, nice. Poda się mi, bo mi spadła, a nie chcę otwierać nowej. Czekaj, stary, to jest podgrzewana deska. To może tyle opcji. No, ale nie włączaj mi nic, bo ja mam majtki na sobie. Nie włączaj mi, stary, nie. Dobra, odpalamy. Nie. Co się stanie? Tak na razie nic. Nie pryska ci w dupcie. Nie, ani nie próbuj. Ale podgrzewana jest deska, czajcie? Podgrzewana deska, wchodzicie, już jest ciepło. Ale dostałeś po majtkę? Ale dostałem! Nie! Wyłącz to, stary! Ty w majtkach siedzisz. Siedzę w majtkach! Czekaj, a wyzmawiam toczek. Wieje! Ale super! Nie p***a, że ci wieje w dupę. No serio, wieje mi w dupę. Taki drogi ten apartament, no kurde. Warto dlatego tutaj przyjść. Warto. O, śmierdzi. A to już nie jest łazienka, no. To wszystko. Puu! Dobra, Marek, powodzenia dalej. Jeśli pod tym filmem będzie 12 tysięcy łapek w górę, to pojedziemy do kolejnego hotelu, żeby przetestować kolejny, ekskluzywny apartament. Szumi, słyszałem, że masz jeszcze innego asa w rękawie. To jest w ogóle najlepsze. Przychodzicie sobie, jest już ciemno, ewentualnie chcecie, żeby było ciemno, klikacie sobie close i zasłony się zasłaniają. Przez 26 lat robiłem to ręcznie, a tu w końcu. Dobra, jedziemy do windy. Musimy przetestować, dokąd dojedziemy. Halo? O mój Boże. Czyli jednak przyjechały dziewczyny. Ej, co panowie robią w moim pokoju? Proszę mi stąd wyjść. A pan z kamerą w ogóle co pan robi? Byliśmy u pani w łazience i nasraliśmy pani. Wąchaliśmy kupę. Deskę. I wąchałem panią bieliznę. Ty też? Dobra, gdzie jedziemy? Mamy do wyboru. Kartę. Apartament. Kartę? Trzeba przyłożyć. Kasa nam pokazała. Masz nagrać to? Ogólnie no. Cały ten apartament kosztuje 4,5 tysiąca za noc. Za noc! A to kiedy można przyjechać? Kiedy tylko chcesz? Noc? Ale w sensie wiesz, od której jest ta noc? Ta noc? Ta noc, ta stanoc, ta stanocki! O fuck! A teraz pojedziemy na ukryte piętro. Uwaga, karta minus 2. Pan z recepcji powiedział, że to jest szok totalny. Nie mogę się doczekać. Dobra. Sofia!